Of course I have to fold them because I guess it's a legal requirement. Jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy i powoli to wszystko jakoś się normuje, więc uważam, że to nie jest takie głupie wcale. Ja myślę, że rząd czasem myśli, że my jesteśmy jakimiś, nie, że my gramy w jakąś grę taką dla pięciolatków. Nie ma co robić planów, bo plany zawsze się komplikują. Sylwestra i tak spędzam w domu, przy muzyce i w samotności. Jaki rok, taki Sylwester, ale to wstecz będzie działać w tym roku. No i ale te obostrzenia i to, co rząd wyprawia, to jest jakaś masakra, więc ja nawet nie chcę tego komentować po prostu. Po prostu bez sensu mi się wydają i tyle. No. Nie mają żadnych podstaw prawnych, nie są zgodne z konstytucją i chyba tyle. Wie pan co, dla mnie to w ogóle to jest bezsensowne wszystko, tak? Jakby ograniczanie aż tak bardzo ludziom wolności, tak? Ale znaczy, dla mnie nie robi to jakiejś większej różnicy, bo ja będę siedział w domu i tak to. Chciałem pana zapytać, co pan sądzi o obostrzeniach, które mają zacząć obowiązywać w trakcie Sylwestra? To uważam, że są jak najbardziej słuszne, jeżeli chodzi o ochronę przed epidemią, aczkolwiek wiem, że od strony prawnej chyba nie zostało to do końca rozwiązane tak, jak powinno być zrobione, więc myślę, że to zostawia taką dużą furtkę do interpretacji dla policji, co może być dość niebezpieczne. Of course I have to follow them because I guess it's a legal requirement, so we will follow them. And I'm not aware, I mean I'm not from here, so I'm not so aware of the restriction here in Poland, but there is a, I guess we should question the rationale behind these restrictions, and that's we don't have to take for granted that just because they're coming from a legislative power that means that they are fair legislation. Of course we will respect those, but in our conscience, we are free to agree or not. Znaczy, wie pan co, uważam, że to jest, nie mówię, że genialny pomysł, ale moim zdaniem, jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, jak jesteśmy i powoli to wszystko jakoś się normuje, więc uważam, że to nie jest takie głupie wcale. Co pan sądzi o obostrzeniach, które mają zacząć obowiązywać jutro w trakcie Sylwestra? Myślę, że są z palca wyssane, bo to przecież jest niemożliwe, żeby po prostu zamknąć tyle ludzi jeszcze w takim dniu. Także myślę, że ludzie i tak wyjdą. A kto jest po prostu rozsądny, mądry, zostanie w domu. Znaczy ja i tak zamierzam go spędzić z rodziną, więc cieszę się, że są takie nie inne sytuacje, więc będę się cieszyć tylko tymczasem z rodziną. Nie mam zamiaru nigdzie wychodzić. Ja myślę, że rząd czasem myśli, że my jesteśmy jakimiś, nie, że my gramy w jakąś grę taką dla pięciolatków i że oni sobie rzucają coś na wiatr, a potem muszą to odwoływać, bo Polacy się buntują, ale no nie wiem, ja się czuję jak w przedszkolu po prostu. Daję wodę cały czas. Dla mnie Morawiecki to jest po prostu Pinokio. Przepraszam, że tak mówię, ale śledzę jego wypowiedzi od wielu, wielu miesięcy. Ogólnie jestem za granicę, ale śledzę jego wypowiedzi, także coś niesamowitego. Zero pomysłu a propos całej tej epidemii i walki z tą epidemią. I właśnie przykładem z tego właśnie takie, a nie inne zarządzenie. Akurat planuję spędzić Sylwestra w domu, także tutaj nie będzie tego problemu w moim przypadku. Chciałem panią zapytać o postanowienia noworoczne. Jakie miała pani postanowienia na ten rok? Czy udało jej się spełnić? Nie miałam, ale na przyszły rok no jakieś tam zawsze w głowie są. No, przede wszystkim, jeżeli pandemia pozwoli, no to jakieś fajne wakacje. Ja jestem takim lekko duchem, wie pani, i raczej z dnia na dzień żyję. Nie planuję aż takich wielkich rzeczy. Są jakieś takie poważne, że mnie już sobie plany na jakiś tam rok, jakieś sobie uciążliwe zresztą czasami, to raczej nie. Mam małego bąbelka, więc dla mnie teraz jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej mu poświęcić czasu. No i chciałabym skupić się na jego wychowaniu, tak? Bo słyszałam, że pierwsze momenty życia są najważniejsze, więc chciałabym się bardzo skupić na dziecku. Czy miała pani jakieś postanowienie noworoczne na ten rok i czy udało jej się spełnić?
Nie, nigdy nie stawiam przed sobą jakichś postanowień noworocznych, bo zawsze to się kończy jakimś fiaskiem, więc chyba wolę żyć na co dzień i stawiać sobie jakieś codzienne cele niż noworoczne. Jeżeli bym planował, to pewnie bym sobie zorganizował więcej czasu wolnego. Nie myślę o pieniądzach, bo pieniądze jakoś tak raz są, raz ich nie ma. A najgorzej mamy z czasem i to jest to, co nam najszybciej umyka. Lepsza organizacja czasu generalnie, o tak. Postanowienia? Wie pan co, ja nie planuję, bo co zaplanuję, to ryb śnie się, prawda? Więc najlepiej to sobie z dnia na dzień żyć. I to chyba najlepsze jest wyjście. Najlepszy jest. Tak mi się wydaje. Nie ma co robić planów, bo plany zawsze się komplikują, się mieszają i z tego nic nie ma. Przynajmniej w moim przypadku tak jest. Czy miał pan jakieś postanowienia noworoczne na ten rok i czy udało je się spełnić? Na ten rok? Tak. Miałem, ale się nie spełniło. A jakie to były? Miałem rzucić palenie. I się nie udało? I nie rzuciłem. Rozumiem. A czy to postanowienie przechodzi na kolejny rok, czy jakieś nowe tak, będzie? Od 1 stycznia próbuję rzucić palenie. Rozumiem. W takim razie... Bo już lat kończę 16 lutego 72. To nie mało, no to trzeba... Może zadbać o zdrowie jeszcze bardziej. Powiem tak, gdzieś tam w pracy miałem swoje cele, żeby pewne rzeczy zakończyć, pewne rzeczy, żeby gdzieś tam ustabilizować. Powiedzmy jakiś tam może drobny awans, także wydaje mi się, że tak. Udało się, jak najbardziej. Nie miałem, także nie miało co się udać zrealizować. Może bardziej zadbać jeszcze o swoje zdrowie, bardziej może powiedzmy zdrowsze odżywianie, lepsza dieta. I na pewno gdzieś tam te tematy bardziej, jeśli chodzi o moją taką jakby osobowość też, tak? Żeby gdzieś tam pracować nad sobą i żeby być lepszym człowiekiem, tak bym to nazwał.